Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. Dzisiaj jak co środę zajrzymy, co nowego słychać na karczemnej bójce, która właśnie została uruchomiona, dlatego też już bez zbędnego przedłużania zaglądamy na ten właśnie tryb, o którym wspomniałem. I jak widzimy, mamy jakąś nową niespodziankę dla nas. Dzisiejsza karczemna bójka nosi tytuł Kto zostanie sługą Yogg-Sarona? Pomóż Yogg-Saronowi znaleźć dobrego sługę. Twoja talia pełna jest potencjalnych kandydatów, którzy po zagraniu rzucą losowe zaklęcie na losowy cel. Wait, what? Czyli rozumiem, że nieważne jakie stwory mamy w talii, to każdy z nich będzie sługą Yogg-Sarona, czyli tą kartą 5x4. Właściwie nie będzie tą kartą, ale będzie kartą z tym efektem, który ma ta karta Servant of Yogg-Saron. No to będzie sporo RNG i prawdziwy koszmar mini Yogg-Sarony w talii. Jestem ciekaw, czy sami składamy deck, czy będziemy mieli już deck wybrany. Wygląda to, że chyba decku nie składamy. Myślę, że zagramy sobie naszym nowo odblokowanym Murlockiem, czyli wieszczem Morgulem. Nie wiem, dlaczego mam złotą wódkę, mimo że nie wbiłem 500 wygranych szamanem. Nieważne, nie wnikam. No ale dobra, dajmy dzisiaj szansę naszemu świeżo zdobytemu nowemu Murlockowi. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Jak widzimy, deku nie składamy, czyli kolejny być może aspekt RNG dla nas. Chyba, że w istocie nasza talia będzie się składać z samych Servantów Yogg-Saron, ale to było trochę dziwne, bo oni 5 many kosztują, więc szybko byśmy ich nie mogli użyć. No dobra, zobaczmy jak wygląda nasza talia, zaraz się wszystko okaże. Jak widzimy w ostatnim patchu pojawiła się nawet... O! Tak, dzisiaj będziemy mieli przy okazji beta testy naszego Murlocka. Zobaczymy jak wyglądają jego animacje. Rozmowny nie jest zbytnio. Jak widzimy w patchu doszły ikonki w samej rozgrywce, które pokazują, co obecnie robimy. To tak w ramach tego, jakbyśmy byli debilami i nie wiedzieli, na co się zapisaliśmy. Wydaje mi się, że nasza talia złożona jest w 100% ze stronników, bo tak to w sumie trochę wygląda, kiedy widzę na to, co tutaj mamy w dłoni. No dobra, zaklęcie numer 1. Zobaczymy, czym ono będzie. Przyzwanie zwierzę i mamy śluzożera. Tak, musimy pamiętać, że na karczemnej bójce mamy wszystkie karty z gry, nie tylko te ze standardu. Więc takie stwory jak właśnie wspomniany przeze mnie śluzożer się będą tutaj pojawiać. Poza tym mamy gnoma eksperymentatora, który chyba także jest z goblinów kontra gnomów, z tego co pamiętam. Smokowiec zmierzchu będzie całkiem spoko na kolejną turę, więc na razie nic nie będziemy wyrzucać z ręki. Jak widzimy... Ten ktoś, którego nazwy znowu nie pamiętam, ma także inną animację przyzwania totemów. Co mnie w sumie nie powinno dziwić, bo... W siebie. Dobrze, że nie w nią. Co mnie w sumie nie powinno dziwić z tego względu, że nowi bohaterowie zawsze mają nowe animacje. No dobra, no to niech będzie smokowiec zmierzchu, który Serio? Ja chciałem tego Belchera użyć niedługo. No jak widzimy, RNG będzie znacznie więcej niż się spodziewałem, ale przynajmniej będzie zabawnie. Lubię karczemne bójki opierające się na dużej liczbie RNG z tego względu... Moonkin samobójca, z tego względu, że na nich bardzo fajnie wbija się daily questy. Dobra, zróbmy tak. Serio? Ajajaj. No ta równość trochę mi tutaj nie na rękę jest, delikatnie mówiąc. Bo on tak naprawdę nie stracił nic, bo jego raptor i tak miał jeden punkt życia. A ja całkiem mocnego smokowca zmierzchu. Jeszcze mi go zabił, serio? Ojojoj, no dobra, robi się ciekawie z tego co widzę. No dobra, to wystawmy sobie dwa totemy. Miejmy nadzieję, że one się nie zabiją od razu. Totem numer 2, który wykastuje ogniste działo. Niestety w druida, chociaż może w sumie to nawet i lepiej. Kolejny totem przypływu many dla mnie. Fajnie było sporo totemów nawystawiać, z tego względu, że mamy rzeźbiarkę totemów w dłoni. A ona może urosnąć do sporych rozmiarów, kiedy mamy sporo totemów na polu. Teraz liczę na to, że stronnicy, których wystawi mój przeciwnik, będą dla niego nieszczęśliwi i zabiją jego druida kłów. Bo nie ukrywam, stwór 7x7 po jego stronie nie jest tym, co chcielibyśmy oglądać. I swoją drogą widzimy, że w istocie w naszej talii chyba nie ma żadnego zaklęcia. Więc tak naprawdę musimy swój los w pełni poświęcić bogowi RNG.
Tak jak widzimy cały czas w ciągu karczemnej bójki, możemy teraz czytać, na czym polegała karczemna bójka. Nie wiem, czy to jest jakoś super potrzebne, bo raczej każdy wie co o. Serio? Jeszcze kurczaka wściekłego dostałem. Z którym bardzo szybko się pożegnaliśmy, ale w sumie dzięki duplikacji na kurczaku będziemy mogli użyć dwa razy stwora za jeden, który da mi dwa losowe zaklęcia. Więc tak czy siak nie jest źle. I kolejna równość. O co chodzi z tą równością? Dobra, to spamujemy zaklęciami. Czar numer jeden. Super. Czar numer dwa. No, ja chciałem ten totem zachować. Czar numer 3. Pomsta. Pomsta akurat w tej sytuacji nie jest całkiem zła. Nie jest w sumie taka zła. Najpierw mi dobierze kartę, na szczęście, tak? Pomsta nie jest taka zła, bo być może uda mi się buffnąć moje kurczaki. Cień z Naxxramas jest trochę niebezpieczny. O jest. No serio, ja dostałem olej kosełkowy, który nie zadziałał. On dostał ugryzienie, które zawsze zadziała. Dobra, buffnęło mi trochę ogra, którego niestety mógł swoją kobrą zniszczyć, ale tak czy siak nie mam mu tego za złe, bo przynajmniej pozbyliśmy się kobry, której chciałem się pozbyć. No dobra, cień z Naxxramas out, plugawin proszę na niego. Czy to w ogóle może pójść na stronnika stronnika przyjaznego? Nie, tylko na wrogiego, czyli to tak naprawdę był jedyny target dla splugawienia. To w sumie bardzo dobrze, że tak też się stało. Tutaj widzimy, mój przeciwnik postanowił się... Okej. Okay. Rycerz ostępów zamiana w kurczaka. Dla mnie deal całkiem spoko. Lepszy kurczak od wielkiego stwora 6x6. I mamy pieczęć światłości, czyli znowu dostanie mi się po mordzie. No okej, okay, mógłbym wystawić teraz chwytanego Jormungara, ale myślę, że lepiej wystawić większą liczbę stworów. Dlatego też pójdzie dzik za 2. Z nadzieją, że się nie zabije. Nie zadziałał, okej. Pójdzie powiedzmy... Gnom eksperymentator. Lustrzany byt jest bardzo dobry. Żywiołak ziemi na kurczaka to także była słaba opcja z mojej strony. No ale przynajmniej jeden spell więcej dla mnie. No i totem dobierający... Tutaj też raczej dużego wyboru moje spadające gwiazdy nie miały, bo widmowego rycerza nie można stargetować zaklęciem. Więc tylko opcja zadaj 2 punkty obrażeń wszystkim przeciwnikom mogła w tym momencie zadziałać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Poszedł zamęt, który oczywiście zabił mój totem. Jeszcze kurczak z lustrzanego bytu. Po prostu cudownie. No coś ten mój przeciwnik ma za dużo szczęścia, tak mi się wydaje. Serio? Miałem nadzieję, że użyję jakiś Hellfire, wyczyści sobie stół. Niestety nic z tego. Reno Jackson? Okej, to jest dość dziwne. Jak widzimy, mamy także ciekawych stronników w swojej talii. Nie na niego! Boże. Dobrze, przynajmniej to była bestia, sobie kartę dobraliśmy. Tak, to co chciałem powiedzieć, to to, że na tej karczemnej bójce, jako że tutaj nie ma ograniczeń co do standardu i wilda, to tak naprawdę możemy dostać każdą jedną kartę, jaka istnieje, każde jedno zaklęcie, jakie istnieje w grze, więc tak naprawdę możemy spodziewać się najgorszego. Dobra, myślę, że wyewoluujemy tego stronnika. Klątwa Rafama. Jezu, super ewolucja, 2 na 10. Dobra, klątwę prawdopodobnie zaraz zużyję. A, zcheatowaliśmy system, mój przeciwnik ma broń. Znowu to dostał. Mój przeciwnik ma zaklęcie w dłoni. Kiedy tak naprawdę w tej karczemnej bójce zaklęć nie ma. No zobaczcie, jaki farciarz jeden. Nawet nie wiecie, jak się cieszę z tego powodu, że mam Reno Jacksona. Bo obawiam się, że może on mi zaraz w bardzo efektywny sposób uratować życie. Dobra, zróbmy tak. Istota z otchłani. Święta próba.
sumie całkiem nieźle. Mój przeciwnik ma 4 stronników na stole, więc święta próba być może zadziała. Oprócz tego weźmy sobie ogra. No dobra, niech będzie ta rzeźbiarka totemów. Z orzeźwieniem, które... Tak, swoją drogą, orzeźwienie zyskało nową animację. Nie wiem, dlaczego właśnie tylko to zaklęcie zyskało nową animację, ale okej, niech będzie. No i dostawimy totem. Kolejny stwór, który zostanie przyzwany przez mojego przeciwnika, zostanie zabity świętą próbą. Więc liczymy na to, żeby to było coś jak największego. Jak widzimy, mój przeciwnik postanowił sprawdzić, czy to nie będzie szlachetne poświęcenie. Tak, niestety dla niego nie było. No ale niestety, jak widzimy, może mi bardzo ładnie teraz stół wyczyścić. No. I niestety święta próba nie zadziała. Szkoda, że nie może na swoich tego rzucić. Dobra, na kolejną turę myślę pójdzie Jormungar. Bo tutaj za dużego wyboru nie mam. Chyba, że wpadnie mi do ręki... Serio? No co za farciarz. Też dostałem Echo Mediva, super. Na niego, proszę! Chociaż tyle dobrze. Szkoda tylko, że dostał atak, a nie życie. Bo w tej sytuacji, nie ukrywam, życie by było bardziej przydatne. Chociaż tak czy siak, nawet jeżeli z nim się wytraduje, to i tak na mojego widmowego rycerza. Dobra. Super stwora dostał. Mam tylko nadzieję, że teraz zginie jego drzewiec, a nie sowa. Dobra, drzewiec out. Jak widzimy, święta próba okazała się być bardziej efektywna, niż mi się wydawało. Mój przeciwnik stracił sporo many, a ja tak naprawdę jeszcze mam szansę na zwycięstwo. Małą, bo małą, ale zawsze jakąś tam mam. Stwór dla mnie, no ale... Nawet nie mogę nim atakować, więc słabo mi się ten stwór przyda. Dobra, uderzymy tak, przyzwiemy Jormungara. Bez twarzy wypomienie, całkiem nieźle. Miejmy nadzieję, że nie dostanie zaraz jakiegoś Heksa, Polimorfa albo Mind Controla. Bo oczywiście mój przeciwnik nie ma ograniczeń klasowych, może tak naprawdę dostać wszystko, co tylko ma. O, wyciszenie! Wyciszenie bardzo dobre. W mojej obecnej sytuacji. Rolnik Silitidów teraz będzie mógł atakować bez żadnych ograniczeń. Może spotkamy się przy herbatce. I mamy Seraph Finlaya, który z tego co widzę dostał nowy dubbing. Jak widzimy, dostrzegamy dzisiaj sporo niespodzianek w tej grze. Dobra, zróbmy tak. No niestety totemów obecnie nie mam, mimo że jestem szamanem, to totemów nie mam. Myślę, że zaklinacz mgieł będzie całkiem nieźle, tym bardziej, że jeszcze do końca walki, myślę, sporo czasu minie. Jeżeli słyszeliście coś w tle, to był pociąg i was bardzo serdecznie za to przepraszam. Zapomniałem zamknąć okna. Mamy Iceblocka. Iceblock w momencie, w którym mamy Reno Jacksona w dłoni, jest... Myślę, najlepszym sekretem, jakiego mogliśmy dostać, o ile mój przeciwnik nie dostanie flary. Nie pozbawi nas tym samym Iceblocka, to myślę, nie powinno być źle. O! Nie! No! Serio? Zatrute nasiona? Dobrze, najpierw je wykastował, a potem swojego. Naprawdę... On zdecydowanie ma za dużo szczęścia. Dobra, najpierw wykastujemy w siebie, świetnie. Ojoj. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak, liczę na coś dobrego. No przestań sam siebie atakować. Co za koleś. Nawet nie wiecie, jak się cieszę z tego, że chroni mnie lodowy blok i Reno Jackson w dłoni. O-o. W co? Dlaczego nie w siebie? Totalna masakra. Okej, niech będzie.
Jeszcze będzie go leczyć ten stwór. Karty mi się kończą. Kiedy to się wydarzyło? Zniszcz Illidana. Nie, bo po co? Jeszcze mi karty wyszły. Kiedy ja w ogóle tyle kart dobrałem? Przecież to jest jakieś dziwne aż. Okej. Jedyne, na co mogę liczyć, to na to, że grę wygra mi Reno Jackson. A na to bym raczej nie liczył. Gra trwała prawie 20 minut, jedna rozgrywka i wygląda na to, że chyba ją przegram. Jeszcze Illidanowi dał szarżę. Świetnie. O, do widzenia. To było na tyle, jeżeli chodzi o Illidana. Przynajmniej jego się pozbyliśmy, ale myślę, że to jest za mało, żeby nam pozwoliło to wygrać tę rozgrywkę. Dlatego też jest fajnie. Ała. No niestety. W takiej sytuacji mnie Ice Block nie uratuje. No dobra. To spróbujmy raz jeszcze. W pierwszej grze zdecydowanie szczęście nam nie sprzyjało. Miejmy nadzieję, że w drugiej będziemy dostawali lepsze zaklęcia i przynajmniej, albo chociaż, że przynajmniej negatywne efekty będę rzucać nie na siebie, a na mojego przeciwnika. Przynajmniej dobrze, że nie musimy talii składać, czyli na pewno nie powstała żadna jedna overpowered talia w Hearthstone'ie na danej bójce. I tak naprawdę wszystko zależy od szczęścia. Jestem ciekaw, czy zawsze dostajemy tą samą talię, czy one się zmieniają co walkę. Jeżeli ciągle dostajemy tą samą, to przynajmniej już wiem, czego spodziewać się po talii szamana. Póki co, jak widzimy, możemy się spodziewać tego, że mamy strasznie długie oczekiwanie na kolejny pojedynek. Miejmy nadzieję, że mi zaraz gry nie wywali. Bo tak, nie ukrywajmy, też bywa całkiem często. No cóż, wyszukiwanie przeciwnika, podejście numer 2. Będziemy wierni naszemu Murlockowi. Dostaliśmy go niedawno, właściwie kilka godzin temu, to damy mu szansę się wykazać. Dobra, tym razem jak widzimy, wyszukanie przeciwnika zakończyło się naszym sukcesem. I tym razem mamy Jaina Proudmoore. Miejmy nadzieję, że Jaina będzie miała gorszą talię od naszej, albo chociaż mniej szczęścia. A nie, jak widzimy, mamy coś innego, czyli... Czyli te talie to jest totalny RNG, a fakt, że mieliśmy po jednej karcie z każdego rodzaju plus Reno w talii, to był totalny fart na naszą korzyść. Co nie zmienia faktu, że tak czy siak było to za mało, żeby wygrać i przegraliśmy. Ale miło, że talie są cały czas randomowe, co jeszcze zwiększa szansę na łatwe i przyjemne wbijanie daily questów na tej karczemnej bójce. Postać cienia. Niestety tracimy moc używania totemów, ale zyskujemy bardzo fajną moc specjalną, na pewno lepszą od mocy specjalnej mojego przeciwnika. Więc w sumie jestem zadowolony z tej wymiany. No dobra, to zróbmy tak. Tych kolegów wyczyścimy, bo mi się kojarzą bardzo z Zulokiem, którego jak wiecie nie jestem fanem. No i dobra. Jesteśmy ulepszonym, jesteśmy bardzo mrocznym Murlockiem. Myślę, że ten widok nie będzie często dostrzeganym widokiem w Hearthstone'ie. Więc możemy się teraz nacieszyć mrocznym Murlockiem Zagłady. A ja myślę, że wyskoczę z... Tutaj się wytraduję, na wszelki wypadek. I wyskoczę z wyzwolonym żywiołakiem, który miejmy nadzieję sam siebie nie zabije. Na szczęście zaklęcie nie miało żadnego efektu. Lepsze to niż gdyby miało efekt dla nas negatywny. Ale muszę przyznać, że ta Shadow forma na początku gry całkiem spoko opcja. Daleko widzenie dla niego. Miejmy nadzieję, że nie pozwoli mu od razu użyć tej karty, którą dobrał, jako że ona kosztuje 3 mniej. Istota z otchłani w momencie, w której pozbawiliśmy się naszego Hero Power, chyba nie jest najlepszym, co mogliśmy dostać. Więc po prostu wyczyścimy pirata, wystawimy śluzożera. I mamy heroiczny cios. Oczywiście z niego skorzystamy, bo nie ma powodu, żeby z niego nie korzystać. No i koniec tury. Póki co idzie całkiem nieźle. W kolejnej turze, myślę, pójdzie lazurowy smokowiec.
Chyba, że mój przeciwnik zmusi mnie do czegoś innego, ale raczej w sumie nie liczyłbym na to. Mamy Murloka, który buffuje inne Murloki. W sumie powinien mnie buffnąć, jakby nie patrzeć, mój bohater jest Murlokiem. Dobra, poszło Hero Power. To tutaj myślę pójdzie wymiana. I zrobimy tutaj taką oto zmianę. Potem mogę nie mieć okazji wystawić tego smoka z zaktywowanym okrzykiem bojowym. Więc lazurowy smokowiec niech sobie chwilę poczeka. W kolejnej turze myślę pójdzie Neptulon z monetą. Co prawda załatwimy się w ten sposób. Oho. I w tym momencie używanie Neptulon... Następny sekret. Może jeszcze jeden? Nie, jest na szczęście nie. Szkoda, że nie zadziałała tylko negatywna część tego zaklęcia, bo w sumie demona żadnego nie ma, więc buffa nie dał. Ale kryształ many dlaczego nie dostałem? Powinienem dostać. No dobra, zróbmy tak. Zimna krew na kogo? Na smoka. No i poszedł lustrzany byt, czyli tego, czego dokładnie się obawiałem. To myślę, że tu zrobimy wymianę. Tutaj zrobimy wymianę. Być może to jest counterspell. Jeżeli jest to counterspell, to przez całą walkę nie zadziała. Ewentualnie co, to może powstrzymać mnie przed użyciem monety. Może to także być Vaporize, naginaczka zaklęć, Ice Block. O! A jednak jakieś zaklęcia się pojawią, no patrzcie. I to wybuchowy strzał w obecnej sytuacji wcale nie taki zły. Szkoda tylko, że czaromiota nie postawił na środku. Wtedy by było niemal idealnie dla mnie. Nawet więcej zaklęć się pojawi, jak widzimy księgę kabalisty dla niego. No, no. Całkiem nieźle. No dobra, sprawdźmy, czy to nie jest counterspell. Na szczęście nie. To teraz zróbmy... nie wiem jak to zrobić. Dobra. YOLO. Teraz niestety z Kobrą się z nami wytrajduje. Ale tak czy siak zyskamy sporo murloków w dłoni, więc nieźle. Kogo podleczysz? Podlecz mnie. Co prawda nie mam mało punktów życia, ale oczywiście. Zaczyna się znowu. Jak tak dalej pójdzie, to będzie kolejna karczana bójka, która zajmie mi wieki. Przynajmniej nagranie z niej, dlatego że... gra mnie nienawidzi i RNG w tej grze mnie nienawidzi. A jak sobie pomyślę, że jeszcze będę musiał film, który będzie pewno trwał z godzinę renderować, to robi się trochę smutno, mając na uwadze to, którą mamy już godzinę. Dobra, tutaj na pewno pójdzie taki trade, tutaj nie ma nad czym się zastanawiać. Murloka tyci płetwa pewno zabije swoim ognistym pociskiem. A z kolei wyrocznie światłociemny chciałbym w jakiś sposób wykorzystać do spalenia karty stali mojego przeciwnika. Albo nawet dwóch. Bo jak widzimy ma 10 kart w dłoni. Więc dużo tam tutaj sobie... W co? Serio? Wy to widzieliście, co się właśnie wydarzyło? Poszło... Jakie to było złe, co się teraz stało. No, to zrobię tak. To było chamskie trochę. Co mi się teraz przytrafiło? Poszło Pyro w Neptulona. Świetnie. Szczeronin do tego. Kolejny zestaw zaklęć dla mojego przeciwnika. Oj, coś czuję, że będzie kolejna porażka. Niestety nic na to nie mogę poradzić. Chyba, że jakimś magicznym cudem. Tak, daj mu taunta, żeby było go jeszcze ciężej zbić. Czemu nie? Przecież to jest taki idealny pomysł. Okej. O, mamy doktora Hooka w talii. No to ciekawe. Fajnie wiedzieć. Poszło na Ronina. Dobra, zróbmy tak. Może się uda jakimś cudem Ronina zabić. Albo i samych siebie.
Dobra, niech będzie tak. Mam za dużo kart. Dobra, ożywiona zbroja. Out. Mamy Alekstrazę. 7, 10, 12. Punktów życia w cholerę. Po raz kolejny tak naprawdę. Ała. Jestem ciekaw, co on dostał z księgi kabalisty. Trochę dziwne zagranie z jego strony, bo przecież dostanie tylko jedne pociski. Które wszystkie poszły na face i w ten sposób... Poważnie? Serio? Przecież to jest niewiarygodne. Pół godziny nagrania jeszcze karczmanej bójki nie zrobiliśmy. No dobra, będę uparty. W dalszym ciągu trzymamy się naszego Murloka. Tak długo, aż wygramy. Najwyżej będzie godzinny odcinek. Nikt tego nie obejrzy, nikt nawet do tego momentu nie dotrze, w którym teraz jesteśmy, ale będzie godzinny odcinek i tyle. Tak, jeszcze ktoś mnie zaczął oglądać, co by się ze mnie pośmiać. O, złoty paladyn, niestety nie byłem w stanie go dobić. Mimo, że swego czasu sporo Enzo w paladynem grałem. No ale jak wiecie, niech do końca się sprawdzał na późniejszym etapie gry. Wymiana się niestety nie opłaciła, liczyłem na coś tańszego. Ale w sumie z dwojga złego już wolałem... niszczyciela Ogniostraży. On przynajmniej się kombił z naszym wyzwolonym żywiołakiem. To też nie jest nic tańszego. Dlatego też pierwsze dwie tury będą niestety dla mnie bardzo smutne. Ale może mój przeciwnik też ma pecha, przynajmniej na to liczę. Halo? Nie wiem, czy mój przeciwnik ma pecha, czy ma szczęście, ale na pewno jest bardzo wielkim myślicielem. Jestem ciekaw, co tym razem się w mojej talii kryje. Już wiemy, co się w mojej talii kryje. Bardzo... Tak, też jestem zszokowany tym, co właśnie moja kukła zrobiła. Atrapa właściwie postanowiła się zabić. Super Hellfire, super. Najlepszy Hellfire, jaki w życiu użyłem. W niego. Poker face. W niego. Chyba z... Ktoś tutaj sobie ze mnie żartuje. I to tak ostro. Z moim szczęściem, to ja tej karczemnej bójki w tym tygodniu nie zrobię w ogóle. Wytrajduj się. Nie chcę obrywać za 5 na mordę. No dobra. Dostaniemy za 3. Zawsze to lepiej niż jakbyśmy mieli za 8 dostać. No dlaczego? Why? Why? Zabijże coś. Dziękuję. Raz przynajmniej jakieś szczęście mi się przytrafiło. Jeszcze ewolucja zaszła. Trochę niezbyt efektywna, bo jednak wolałbym poprzednią wersję z poprzednimi stworami. Ale zawsze to jakiś plus. Teraz jeszcze by mnie podleczyło i już w ogóle bym był super szczęśliwy. Nie. Ale przynajmniej nie podleczyło jego, więc zawsze to coś. Dobra, pójdę na wszelki wypadek na face. Bo może się zaraz wszystko wydarzyć. Mamy skruchę. Skrucha całkiem spoko na duże stwory mojego przeciwnika. Więc mógłby teraz coś bardzo dużego wystawić. Wkurzotron by się z tym bardzo łatwo wytradował. Więc myślę, że skrucha tutaj nie jest całkiem... Nie jest taka kiepska w obecnej sytuacji. Sprawdzę, czy to nie jest obrońca Argusa. Nie jest. Mściwy kowal dobiera mu 3 karty. Nie jest to jakaś wielka tragedia dla mnie. Natomiast ważne jest to, że mściwy kowal dostaje obniżone punkty życia. No dobra, to tak. Fana się pozbędziemy.
Myślę, że żółwia na wszelki wypadek też się pozbędziemy, jak zaraz jakieś buffy ode mnie dostanie, to będzie tragedia. No i wystawimy szamana. Myślałem, że od razu się zabije. Na szczęście zapomniałem, że przecież tu musi pójść combo. A combo z efektu z okrzyku bojowego nie działa jako combo, więc... Oberwał tylko za 2. Czy on może... Tak, ma efekt 50% szans na zaatakowanie złego przeciwnika. Właśnie się zastanawiałem nad tym, czy właśnie ten efekt ma ten ogr. A mój przeciwnik ma nagle za dużo kart. I teraz ma problem. I kula ognia w co? W jego stwora? Nie w jego stwora. Mamy krakena, którego myślę nie będę używał, bo się boję. Zrobimy natomiast tak. Podlecz mnie. A, w sumie nieźle. W sumie nieźle, więc myślę akurat to zaklęcie było dla mnie całkiem spoko. Przyzwijmy sobie totem. Tauntujący. On się z nim nie traduje, więc na chwilę mojego przeciwnika tauntujący totem zajmie. I przede wszystkim ochroni mojego apostoła Katuna. Chyba, że znowu dostanę jakimś zaklęciem po mordzie. Na przykład... Dobra, dostałem centralnie po mordzie. W sumie całkiem spoko. Dobra, tego zdecydowanie musimy się pozbyć. Bo jego Januszki będą biły za 2. A tego raczej chcielibyśmy uniknąć. A nawet będą biły za 3. No dobra. Halo! Co to miało być? Poważnie. No dobra, to zróbmy tak. Zabijmy jednego. Swoją drogą zmienił Hero Power i na Murloki chyba już... Na Murloki to chyba już nie będzie działać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Teraz zróbmy tak. Mamy ugryzienie. Całkiem nieźle. Wyewoluujmy naszego Faceless... Stworka. Po mordzie dostałem, bo czemu nie? I zróbmy tak. Dobra, nie jest źle. W kolejnej turze mamy Krakena. O ile Kraken sam zaraz siebie albo nas nie zabije pirowybuchem, to powinno być nieźle. Tym bardziej, że dostaliśmy taunta. Bardzo żałuję, że nie mam Katuna w deku. Znowu to? Z czego on to... A, bo on przecież ten dobrał 3 karty herbatką rogową. A to już jest 4 raz on. Chochli koza, przestań mnie atakować. Serio? To nie jest zabawne. Myślę, że Kraken pójdzie na jednego z koników. W swojego stwora. Masz więcej stworów niż ja. Dziękuję. Szkoda tylko, że okrzyk bojowy w takiej sytuacji zadziałał. Dobra, tak jak mówiłem, Kraken idzie na konika. Poszło orzeźwienie. Już się bałem, że będzie coś znacznie groźniejszego dla mnie. Dobra, tutaj poszła wymiana. To myślę, zrobimy jeszcze w ten sposób. No i dobra. Tragedii nie ma. Dostaliśmy jeszcze totem z tamtem, który 2 punkty obrażeń na siebie przyjmie. Ale przyjmijmy jedną wersję. Tragedii nie ma. Mamy dużego krakena. W sumie jesteśmy już dość blisko Litala. Jakby tak popatrzeć na nasze pole... No! No! Aha! Najpierw go zabiła, a potem dał mu boską tarczę. Jego. W mordę. No dobra. To było bardzo dziwne zjawisko, co się teraz wydarzyło. Że ten oto kolega nie dostał boskiej tarczy, tylko najpierw został zniszczony. Ale dobra. Dla mnie to wyszło na korzyść, więc nie mam nic przeciwko. Dobra, daj totema. Myślę, że damy totema raz jeszcze. Znak ustępów? Na totem najlepiej. O, dziękuję. To jest właśnie to, co w danym momencie potrzebowałem. Dobra, te niszczycielskie żywioły były dość dziwne. Jak widzimy, efekt rzucania randomowego zaklęcia jest... triggerowany przed okrzykiem bojowym.
To jest kolejna lekcja na tej karczemnej bójce, która w sumie nam się w normalnym Hearthstone'ie nie przyda, bo w normalnym Hearthstone'ie takich efektów nie miewamy. Kurczę, miałem nadzieję, że podwoi Krakena, to by było fajne. Kurczę, te gnole się tutaj tworzą straszne. Dobra, kolegi się pozbędziemy. Dobra, wytradujemy się tutaj. Trochę mi szkoda tego Krakena i chciałem iść nim na face, ale nie będę ryzykował. Bo dzisiaj nam się ryzyko raczej nie opłaca. Krokoliszek, no dobra. Zróbmy tak. Od razu go zabił. To jest dla mnie bardzo dobra informacja. No i przyzwijmy krokoliszka, który miejmy nadzieję mojego stołu nie wyczyści. Duch rywalizacji. Całkiem spoko w obecnej sytuacji, kiedy mam sporo stworów na stole. Tylko czy będę miał okazję w ogóle tej karty użyć, zanim mi mój przeciwnik stołu nie wyczyści? Trochę niepokojące jest to, że moje rzeźbiarki tomów mają tak mało punktów życia. Okej. No ta broń szału nie robi, ale myślę, że sekret jest już trochę lepszy. Ała! Zostaw mnie w spokoju, kolego! Okej. Dobra, mamy żywiołaka. Myślę, że żywiołaka bardzo fajnie możemy skombić z naszą bronią w ten oto sposób. Smoka się też pozbyliśmy, co też jest dla mnie całkiem spoko. No teraz myślę, że jest idealna sytuacja na użycie ducha rywalizacji. Tym bardziej, że czyścimy cały stół po stronie mojego przeciwnika. Jest spora szansa na to, że on nie będzie miał jak wyczyścić mojego stołu, chyba że mu się znowu przyfarci z zaklęciami. Jeżeli na przykład użyję stwora i dostanie Twisting Nether, to wtedy ja z kolei będę w bardzo złej sytuacji, bo nie mam żadnych kart w dłoni. I stracę cały stół. W niego. Dobra, krokolisiek tak czy siak przeżył, więc nie jest źle. Dobra, postanowił się wytradować. Smok po raz... I mamy sekret, miejmy nadzieję, że nie Ice Block. Bo Ice Block mu niestety życie tutaj jeszcze na jedną turę uratuje. I mamy Mukle. Który o mało mi nie zabił Fire Elementala. Dobra, duch rywalizacji tutaj się uaktywnił. No dobra, czas sprawdzić, czy to nie jest Ice Block. Na pewno to nie jest Vaporize. Rozbić go do jednego punktu życia i testujemy. Na szczęście nie był to Ice Block i udało nam się wygrać za trzecim razem. Ale powiem wam, zajęło nam to masakrycznie dużo czasu, dlatego też już nie będę więcej przedłużał. Jeszcze tylko szybko zerkniemy sobie, co tam słychać w nowej paczce kart, która była zdobyta poprzez krew, pot i łzy. Mamy pika nawet. Czyli jak widzimy, paczka zacna postanowiła docenić nasze starania. A epicką kartą jest Starcie Umysłów, które oczywiście już mamy w dwóch egzemplarzach, ale zawsze to trochę pyłu dla nas. No dobra, jeżeli chodzi o karczoną bójkę w tym tygodniu, to było tyle, bo nagrywam już ten odcinek z 40 minut. W kolejnym filmie wrócimy do pojedynków rankingowych, ale dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!